17 maja w Galerii Żławskiej w Nowym Stawie odbył się kolejny turniej szachowy o Puchar Burmistrza. Więcej opowiedzieli uczestnicy turnieju i jego organizatorzy. Bardzo się cieszę, że jest Was tak dużo i że możemy się spotkać w takim specyficznym miejscu, jakim jest nasza Galeria Żuławska. Mam nadzieję, że ten turniej zostanie w Waszej pamięci na bardzo, bardzo długo. Ja życzę Wam wszystkim wielu wrażeń, dużo emocji i jak najlepszych wyników. Nazywam się Marian Kochner. Który raz bierze Pan udział w turnieju szachowym o Puchar Burmistrza Nowego Stawu? Czwarty. A w ogóle od jak dawna interesuje Pan się szachami? Bardzo od dawna interesuję się szachami, ale miałem długą przerwę. Wróciłem do naszego kółka szachowego w Nowym Stawie w Noku i bardzo spodobało mi się prowadzący pan Zalewski. Bardzo dobrze uczy młodzież i pięknie to nawet... to jest matematyka, to jest duża dziedzina i trzeba naprawdę dobrze myśleć, żeby coś były osiągnięć z tego. Ja kiedyś grałem w szachy, to w Chodnicach zajęłem czwarte miejsce, ale to było dawno, później wojsko przerwało i później tak jak to życie się toczy, ale wróciłem z powrotem do szachu. Jestem Sławomir Niedźwiecki, Sichanowa. Mańkowski Mariusz z Malborka. Od jak dawna generalnie interesujecie się panowie szachami? Mój ojczulek grał, to ja patrzyłem, jak spod stołu wychodziłem, to też zacząłem grać. Ja 30 lat temu, że tak powiem, zacząłem grać i do tej pory jako miłośnik sympatyzuję z tą grą i ciągle jestem obecny na turniejach, gdzie jest bardzo miło i przyjemnie. Jak oceniacie panowie konkurencję? No, szachy są bardzo piękną konkurencją, dlatego gramy nałogowo. To jest najtańszy hazard świata. Ja jestem miłośnikiem i ciągle uważam, że przyjazd tutaj jest naprawdę wielką satysfakcją. A jak podoba się miejsce, nowe miejsce, bo po raz pierwszy rozgrywany jest turniej szachowy o Puchar Burmistrza Nowego Stawu właśnie tu, w Galerii Żuławskiej. Jest super miejsce, każdy wie gdzie to jest, bo dojazd jest, wiadomo, wieża, punkt widokowy, daje od razu wszystkim... Wiele satysfakcji i wiele przyjemności z tej gry. To jest gra królewska i uważam, że powinni przyjeżdżać tutaj ludzie i grać często i namiętnie. Bo jeśli się przerwie, to tak samo jakby się zapomniało w szkole matematyki, polskiego. Tak samo trzeba się uczyć. W tym roku po raz pierwszy turniej rozgrywany jest w Galerii Żuławskiej. Czy podoba się panu nowe miejsce? No oczywiście. Nasza galeria jest bardzo piękna i dziękujemy wszystkim z urzędu, że zadbali o nią i wróciła do ładnego stanu, bo było to już prawie ruina, można tak było powiedzieć, nie? Ale to jest pięknie, tutaj już miło wejść i zobaczyć, że coś mamy na środku miasta odbudowanego. Czyli jednym słowem, chciałby pan, żeby kolejne turnieje rozgrywały się właśnie tutaj? Oczywiście, jestem za nawet. Nazywam się Tadeusz Wojszkun, przyjechałem tutaj pełnię funkcję sędziego turnieju. Ilu uczestników w tym roku zgłosiło się na turniej oraz jak daleko sięga zainteresowanie? Zgłosiło się 38 zawodników. Domyślam się, że pytanie chodzi o zasięg terytorialny. Przeważają zawodnicy z Nowego Stawu i tutaj okolic, ale są też zawodnicy z Malborka, no, z najbliższych okolic również. Jakie kryteria było trzeba spełnić, by właśnie wziąć udział w turnieju? Nie było żadnych kryteriów. To jest turniej otwarty, w którym uczestniczyć mogą wszyscy chętni zawodnicy, którzy się zgłoszą. Po raz pierwszy turniej rozgrywany jest w Galerii Żuławskiej. Jak ocenia pan nowe miejsce? Znaczy, nowy staw zawsze słynął z tego, że warunki do gry stwarzano tutaj bardzo dobre. Również to miejsce jak najbardziej odpowiada zawodnikom. Myślę, że czują się tutaj dobrze. Jan Zalewski, prowadzący sekcję szachową przy Noku. Skąd pomysł, skąd ta inicjatywa? Nowy Staw ma bardzo duże tradycje szachowe i chcąc czy nie chcąc, rodzice i dzieciaki chcą grać po prostu. Dzisiaj wyjątkowo konkurencja jest, jak pan zauważył słusznie, że bardzo dużo młodzieży, a to dlatego, że dzisiaj jest bardzo dużo imprez w Gdańsku,
i w innych miastach dużych i ci najlepsi z Malborka, ci najlepsi od nas pojechali właśnie tam. Także troszeczkę poziom może niższy, ale za to serce się cieszy, bo maluszków bardzo dużo jest. Na przykład to tutaj paru mam, że z nimi jak gram, to muszę się bardzo poważnie zastanowić, bo dobrze grają. Krzysztof Osiejewski, dyrektor Nowostawskiego Centrum Kultury i Biblioteki. Panie dyrektorze, za nami kolejna edycja turnieju szachowego o Puchar Burmistrza Nowego Stawu. Krótko o tegorocznej uroczystości. W tym roku postanowiliśmy, aby ten turniej odbył się w miejscu niezwykłym dla nas wszystkich, w Galerii Żuławskiej. W miejscu, myślę, też po części przeznaczonym na tego typu spotkania. Urokliwym, w którym to szachiści będą mogli poczuć klimat tego miejsca, między innymi zmierzyć się ze sobą. Bardzo fajna impreza, cieszy nas bardzo frekwencja osób, uczestniczyło prawie 40 osób w tym turnieju. Kolejny turniej organizowany na naszej nowostawskiej ziemi o Puchar Pana Burmistrza. Cieszymy się bardzo, że tak prężnie funkcjonuje tutaj sekcja szachowa. Z tego miejsca wielkie podziękowanie do pana Jana Zaleskiego, który tą sekcję prężnie się nią opiekuje. Również z tego miejsca chciałem podziękować dla naszego sędziego głównego dzisiejszych zawodów, do pana Tadeusza Wyszkuna, który również jak zawsze na nasze zaproszenia przyjeżdża i prowadzi ten turniej, aby przebiegał on zgodnie z kodeksem szachowym. Cóż, będziemy chcieli jak najbardziej, aby ten turniej wkomponował się w taki kalendarz naszych imprez kulturalnych w Nowym Stawie i myślę, że to miejsce będzie odpowiednim miejscem na tego typu zawody. Z tego miejsca już zapraszam na kolejne turniej szachowy. Myślę, że kolejny będzie o Puchar dyrektora Nowostawskiego Centrum Kultury. Myślę, że również w tym miejscu, ale myślę, że już na jesieni, po wszystkich imprezach plenerowych, które zorganizujemy w naszym mieście. Bardzo, bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Nie tylko z Nowego Stawu, ale również i z okolic, abyśmy jeszcze z większym impetem, większym rozmachem zrobili ten turniej. TV Regionalna 24.pl, TV Mel, TV Sztur, TV Nowy Dwór. Co my tu kręcimy? A hungry man.